to niewielkie miasteczko w województwie śląskim, położone u źródeł rzeki o takiej samej nazwie. Rynek w miasteczku do dziś zachował typowy średniowieczny układ przestrzenny. Zabudowa wokół niego pochodzi z XIX i XX wieku, a oglądany ratusz jest współczesną kopią dawnego. Dokładna data wzniesienia zamku w Pilicy nie jest znana. Pierwsza wzmianka o budynku w tym miejscu pochodzi z XVI wieku, ale od tego czasu wielokrotnie go przebudowywano, zmieniając charakter i wygląd. Dzieje pałaców w Pilicy są bardzo zawiłe i kręte. Począwszy od obcych najazdów, bankructw bogaczy, nagłych śmierci oraz niezrealizowanych wizji. W zasadzie trwają one cały czas, ze szkodą dla tego wspaniałego zabytku. Pomimo wszystko warto tu przyjechać, by uzmysłowić sobie, jak wspaniałym zabytkiem jest kompleks pałacowo-parkowy. Stare drzewa, sfinksy, maszkarony, dekoracje na niszczejącej elewacji pałacu robią niesamowite wrażenie. Park przy pałacu został założony za czasów Marii z Weselów Sobieskiej i ma około 10 hektarów powierzchni. Jest zabytkiem będącym wybitnym przykładem sztuki ogrodniczej. Najbardziej charakterystycznym drzewem jest szerokolistna lipa, zwana lipą królowej Elżbiety, władczyni na pobliskim zamku w Smoleniu, a późniejszej żony Władysława Jagieły. Jest to najgrubsze drzewo w parku. Mury obronne widoczne są od strony wewnętrznej, ale ponieważ teren jest podwyższony, to wydają się znacznie niższe. Pałac trzeba obejść dookoła, by zobaczyć potężne umocnienia będące jednym z cenniejszych zabytków polskich fortyfikacji. Te niszczejące mury pamiętają potop szwedzki, powstańców styczniowych, jak i ofiary II wojny światowej, rozstrzelane przez stacjonujących tu Niemców. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że szybko nadejdą lepsze czasy, by przywrócić blask tego miejsca.